Nazywam się Pyzik Anna, jestem zastępcą naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Kowary. Zajmuję się środkami unijnymi. Realizowaliśmy ostatnio projekt odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach. Obelisko poświęconego ofiarom obozu koncentracyjnego w Rosrosen. Pierwszy etap. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Kultury. Otrzymaliśmy 70 tysięcy złotych. Inwestycja kosztowała nas 127 tysięcy złotych. Zrealizowaliśmy przyłącze energetyczne i iluminację obelisku pomnika zlokalizowanego przy Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Szkolnej. Dzisiaj robimy iluminację tego obeliska. Dzięki pomocy obecnego tutaj senatora, pana Krzysztofa Mroza, jest możliwość podświetlenia tego obelisku, bo gdyby nie jego interwencja, bezwzględnie od razu mówię, nie byłoby pieniędzy na to przedsięwzięcie. Panie senatorze, w imieniu mieszkańców Kowar bardzo serdecznie panu za to dziękuję i to brawami poproszę.